Dzień dobry. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza Rzeczpospolitej Polskiej. W oparciu o artykuł 118 punkt 1 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, mówiącym, że inicjatywa ustawodawcza przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi Rzeczpospolitej Polskiej i Radzie Ministrów, proszę wszystkie te organa o inicjatywę ustawodawczą zmieniającą ustawę z dnia 17 grudnia 1988 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Dziennik Ustaw z 2004 roku, numer 39, pozycja 353 z późniejszymi zmianami, gdyż ona jest sprzeczna z następującymi artykułami Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Artykułem 2, 5, 6 punkt 1, 30, 32, artykułem 37 punkt 1, artykułem 38, artykułem 38 punkt 1 i 3, artykułem 77 punkt 1. Jak można mówić o urzeczywistnianiu zasady sprawiedliwości społecznej, jeżeli ja z wyższym wykształceniem, 4 podyplomowymi studiami, 21 latami i 3 miesiącami pracy, znajomością języków obcych w stopniu dostatecznym, mam rentę w wysokości 755 zł, nie zapewniającą nawet minimum egzystencji. Gdy ludzie po szkole zawodowej mają zabezpieczenie emerytalno-rentowe 3 razy większe i śmieją się ze mnie z nonsensów i głupoty władzy, a koledzy z nowego portfela mają 3 razy większą rentę, emeryturę niż ja ze starego portfela. Więc ustawa wyżej wymieniona nie zabezpiecza prawa człowieka i obywatela oraz jego bezpieczeństwa. Rencista, emeryt nie ma żadnego dostępu do kultury, bo renta nie starcza na chleb, lekarstwa, odzież, utrzymanie domu, a co dopiero na kulturę. Ostatnio w kinie, w teatrze byłam, gdy pracowałam. Jak można mówić o godności człowieka, gdy państwo nie zabezpiecza mu podstaw egzystencji, czyni go żebrakiem, nędzarzem, pomimo bardzo dobrego wykształcenia i ważnej pracy zawodowej, nauczyciel szkoły średniej i krzywdzi go z ludźmi mającymi minimalne wykształcenie i z ludźmi nowego portfela. Polska w ogóle nie zapewnia ochrony życia, dając nauczycielowi czy rolnikowi żebracze zaopatrzenie emerytalno-rentowe starego portfela. Państwo pozbawia najuboższych, w tym ludzi starego portfela, rolników i mnie, prawa do ochrony zdrowia i nie zapewnia szczególnej opieki osobom niepełnosprawnym i w podeszłym wieku, bo nie daje zaopatrzenia rentowo-emerytalnego wystarczającego na leczenie i opiekę i życie. Wnoszę o podwyższenie najniższych rent emerytur co najmniej do 50% średniej krajowej. Wnoszę również o zrównanie rent emerytur starego portfela z aktualnymi rentami, emeryturami. Proszę, by waloryzować renty emerytury kwotowo, a nie procentowo. Zwolnić ubogich od podatku. Nie odbierać praw już nabytych najbiedniejszym. Nie uszczuplać finansów na PFRON. Podwyższyć zasiłki pielęgnacyjne. Dać bezpłatne lekarstwa ubogim, zastopować wyprzedaż majątku narodowego za bezcen obcokrajowcom, nie wyrzucać pracowników na bruk, nie rozkradać dóbr narodu. Przecież ten majątek wypracowali ci, którzy obecnie mają najniższe renty emerytury, ludzie starego portfela. Wnoszę o dofinansowanie i przywileje dla osób samotnie wychowujących dzieci i dla sierót. Proszę o podniesienie rent, emerytur rolnikom inteligencji, zwłaszcza z starego portfela, bo nędza, żebractwo tych grup społecznych jest skandalem dla władzy i deptania konstytucji naczelnej ustawy w państwie. Z poważaniem, Zofia z Krakowa. Dziękuję.